co najmniej kilkanaście sezonów, bo tam się nie wyjeżdża na dzień, dwa, tylko trzeba na trzy tygodnie pojechać. To jest sezon na Mazurach, także dla mnie... Ja pół życia mieszkałem w Warmińcu Mazurskim. Pół życia, tak? Tak jest, także jest, czuję się sercem, że tak powiem, stamtąd. Jak długo nie odwiedzam Leśniczówki, Pranie, to mi czegoś brakuje. Mimo, że to jest jeden punkt na mapie Mazur, tak, prawda? Ale jednak to są takie, że w takich punktów jest wiele. Ja mieszkałem w zachodniej części ponad jeziora, w Iławie. Aha, to jest czwarty kandydat. Dobra, klikamy. Piąty. Piąty, no to... A weźmy taki bardzo, bardzo przyziemny, ale sympatyczny. Czarny. Tak, teraz kwestia rejestracji. Nie, proszę sekundkę. Tak? Już pan przyciągnął? Nie, jeszcze można zmienić. Ja chcę wciągnąć klimat na rozwój. Tak. Zmieniamy. Pałem na Mazury. Jest to dla mnie tak naturalne głosowanie i tak wielka wiara w to, że Mazury zostaną jednym z siedmiu nowych cudów świata. Bo cała historia moich wakacji w życiu związana jest z Mazurami, z Warmią i z Mazurami. Ja zacząłem, jak miałem 17 lat i byłem wtedy po raz pierwszy przez ponad miesiąc na Mazurach. I trudno się odkochać, trudno zmienić to miejsce na jakiekolwiek inne na świecie. Ja może teraz nie bywam tam co roku, aby spędzić wakacje, ale był taki czas, gdyby to było to główne moje miejsce pobytu i najważniejsze miejsce odpoczynku, ale także takich refleksji życiowych. Każdy potrzebuje mieć takie miejsca. Dla mnie to były zawsze Mazury. I również wielką nadzieję mam, że ponieważ konkurencja w zakresie pięknych jezior wśród tych 28 proponowanych do ostatecznej rozgrywki miejsc na świecie jest stosunkowo niewielka, to wyjątkowo promuje Mazury. Bo ludzie często mówią o żeglarstwie i myślą o dalekomorskim żeglarstwie. Myślą o wypoczynku, to jest wybrzeże z piaskiem, to są podróże w góry. Mazury oferują coś niezwykłego. Niezwykłą różnorodność przyrody, wodę, niezwykłe klimaty, jeśli chodzi o ludzi, którzy mieszkają na Mazurach, wielką tradycję, a także dzikość. Tej dzikości, moim zdaniem, wszyscy mogą nam zazdrościć.